Witamy Państwa w kolejnej odsłonie naszego studia w Kawaliadzie TV. Jesteśmy na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbywa się Kawaliada. Kawaliada to nie tylko targi, ale to targi jeździeckie, ale także wielka impreza. A w naszym studiu wspaniałe panie, wspaniali goście, pani Monika Chrzanowska i jej córka Lisa Chrzanowska. Dzień dobry. Dobry wieczór, witamy. Dzień dobry. Lisa, zacznę od ciebie. Powiedz, co spowodowało, że twoja przygoda z jeździectwem zaczęła się już 8 lat temu? Czy to twoja pasja? Czy może sposób na to, żeby pokonać chorobę, na którą chorujesz, jest to cukrzyca i to pomaga ci w jakiś sposób zapomnieć o tej chorobie? Moja mamusia w ogóle przedstawiła mi jeździectwo w wieku 8 lat, więc wcześniej zaczęłam jeździć niż zachorowałam, bo ja zachorowałam w wieku 11 lat, więc dość późno jak na inne dzieci, ale w tej chwili jedno z drugim współgra w sensie takim, że dzięki jeździectwu staram, jakby moje poziomy cukru i zdrowie jest stabilizowane, jest moim zdaniem na drogiej, dobrej drodze. No właśnie, to jest ciekawe, bo tutaj mówisz, że twój poziom cukru jest obniżony, że jak wychodzisz na taki trening, bierzesz konia, czy on emanuje taką dobrą energią i to powoduje, że ten cukier ci się obniża i nie musisz myśleć o tym, że jesteś chora, czy to po prostu jest twoja własna dobra energia? Każdy wysiłek fizyczny pomaga w cukrzycą, a ja naprawdę lubię jeździć konno, więc to nie jest to ważne, którą dyscyplinę sportową bym wybrała, ale to, że naprawdę dobrze się, jakby bardzo mi się podoba ten sport i ta dyscyplina, to od razu mam taką motywację w ogóle ze względu na swoje zdrowie, żeby dalej pracować i działać. Pani Moniko, ja też jestem mamą. Jak pani jako mama patrzy na to z boku? Czy pani miała na początku obawy, jak Lisa zaczynała uprawiać tą dyscyplinę sportu i dowiedziała się później, że choruje na cukrzycę? Czy to jakoś wpłynęło na panią, że pani chciała ją odciągnąć, a być może właśnie zachęcić do tego, żeby jeszcze więcej trenowała? Nie, właśnie odwrotnie było. My w momencie, kiedy Lisa zachorowała, ona już jeździła, ale to było trochę bardziej takie na zasadzie zabawy. Ja jej nie zmuszałam do tego. Nie było tak, że ty musisz jechać na konie. Ona jechała, kiedy chciała. Jak zachorowała, przez pewien czas obydwie troszkę odeszłyśmy od jeździectwa, przy mniej więcej pół roku, bo tyle nam trwało, żeby się z tą cukrzycą oswoić, żeby się zapoznać, żeby potrafić nad nią panować. No i właśnie, wejdę w słowo, wielu lekarzy właśnie odradza osobom chorym na cukrzycę jazdę konną. Z czego to się wzięło? No myślę, że to jest kwestia jakiegoś tam ryzyka upadku z konia. Natomiast my zupełnie mamy inne zdanie. Lisa ani razu nie spadła z konia przez cukrzycę. Czy cukrzyca nie spowodowała ani razu upadku z konia, czy jakiejś niebezpiecznej sytuacji? Ten sport jest tak samo bezpieczny lub niebezpieczny jak każdy inny i w odpowiedni sposób można sobie z nim radzić i odpowiednio się do niego przygotowywać. Natomiast my zauważyłyśmy, że kiedy jeździ konno, ma zdecydowanie lepsze wyrównanie glikemiczne. Jej poziomy cukrów są znacznie lepsze. Nie potrzebuje, ma mniejsze zapotrzebowanie na insulinę, którą niestety ona musi przyjmować codziennie. Nie nabawiła się tak zwanej insulinooporności, jest szczupła, wysportowana, umięśniona. To wszystko jest bardzo ważne dla ludzi, którzy się zmagają z tą chorobą, czy to jest cukrzyca typu pierwszego, czy też typu drugiego. A skąd pomysł na kampanię Razem Pokonujemy Przeszkody? Czy to się narodziło w głowach właśnie po tym, jak dowiedziała się pani o chorobie Lisy? Tak, ten pomysł się narodził nawet trochę później, ze 2-3 lata po tym, jak Lisa zachorowała. Tak naprawdę hasło Razem Pokonujemy Przeszkody to jest Lisy wymysł. Siedziałyśmy razem kiedyś w restauracji w naszej stajni i kombinowałyśmy, co tu by wymyślić, żeby było jakieś takie fajne hasło na program nakłaniający diabetyków do jazdy konnej. Lisa jest ambasadorką tego programu, twarzą Fundacji Cud i programu Razem Pokonujemy Przeszkody. I ona sobie doskonale radzi z tą chorobą i z końmi na dosyć wysokim poziomie, bo jednak ona jeździ w zaawansowanym sporcie już w tej chwili. No właśnie, Lisa, jeździsz zawodowo, mama wspomniała o tym. Powiedz, jak wygląda taki twój normalny dzień? Jak ty się przygotowujesz każdego dnia do tego, aby dosiąść konia i jak to wygląda od tej strony właśnie choroby? Na co dzień to jakby chodzę na studia, uczę się, więc jak kiedykolwiek mam, jakby kończę swoje zajęcia, to wracam do domu, staram się coś zdrowego, prostego, w sensie takim
jakieś owoce, warzywa, mięsko, jakieś białko zjeść. A masz jakąś zbilansowaną dietę, czy sama sobie dobierasz te produkty? Sama sobie dobieram. Zaczęłam czytać na temat właśnie zdrowej diety i zdrowej żywności. Staram się tego pilnować i trzymać się właśnie zdrowej diety. Panuje taka moda ostatnio w Polsce na te wszystkie produkty bio, eko i w zasadzie nie tylko osoby chore na cukrzycę muszą siebie pilnować, ale także wiele osób zaczyna po prostu zdrowo myśleć. To są te złe nasze nawyki żywieniowe. Ty, tak jak wspominałaś, jesteś osobą też wysportowaną, ale trenujesz zawodowo i to też od ciebie na pewno wymaga samodyscypliny. Powiedz, czy zdarzyło ci się kiedyś gorzej poczuć podczas treningu i jeśli tak, co się wtedy dzieje? Czasami mogę przedawkować na insulinie i wtedy sytuacja jest dość niebezpieczna, to bo wygląda tak, że zazwyczaj mam spadek cukru, jak już siedzę na swoim koniu, bo no, jestem w pośpiechu, ja mam 3 swoje konie, które jeżdżę codziennie i muszę jak najszybciej je pojeździć, żeby wrócić do domu i zdążyć się trochę pouczyć. I zazwyczaj właśnie tak, jak powiedziałam, spadek cukru mam, jak siedzę już na tym koniu, to od razu wołam po koleżanki, po mamy, po kogoś, żeby coś mi dać słodkiego, albo do picia jakiś soczek, albo coś, żeby przegryźć na szybko, żeby od razu podnieść ten cukier, no bo nie zsiądę cukier, z tego konia. Łapie cukier, tak jak dobry koń. Czyli smakołyki zarówno dla konia, jak i dla ciebie podczas treningu. Tak i bywa. Jednym słowem mówisz, że warto zachęcać osoby, które mają cukrzycę, dzieci szczególnie. Jest to jakiś taki sposób hipoterapii na to, aby zapomnieć troszkę o tym i czytałam w twojej wypowiedzi, że mówisz o tym, że jak wychodzisz na taki trening, to zostawiasz tak naprawdę chorobę w stajni i nie myślisz o tym, wychodzisz po prostu na parkour i tam jesteś zawodniczką. No, jest taka przyjemność właściwie w tym, nie muszę myśleć o niczym poza sportem w takiej chwili. Ja życzę ci w takim razie powodzenia, bardzo dziękuję paniom za spotkanie. Dziękuję bardzo. Warto mówić o takich problemach. Bo ludzie po prostu się boją i nie mają do końca świadomości, jakie mogą być konsekwencje. Jak widzimy, ty sobie świetnie z nimi radzisz. Dziękuję jeszcze raz pięknie. Moimi gośćmi była Lisa i Monika Chrzanowski. Ja jeszcze może tylko powiem, że gdyby ktoś chciał zaczerpnąć więcej informacji na temat programu Razem Pokonujemy Przeszkody, to można znaleźć na stronie internetowej www.razempokonujemyprzeszkody.com. I tam są wszystkie informacje, jeżeli ktoś by chciał, żeby dziecko rozpoczęło może przygodę z końmi. Zapraszamy i dziękujemy. Dziękuję bardzo.